Cześć hopheadki i hopheadzi, tutaj Michał. Mamy 28 września, czyli przeddzień Dnia Świętego Michała, który tradycyjnie był początkiem sezonu piłowarskiego w dawnych czasach, kiedy kończył się okres letni, kiedy temperatury były zbyt wysokie, by fermentować i naszekować piwo. To właśnie 29 września był początkiem czasu, kiedy wracano na warzelnię i zaczynano warzyć piwo, a to są akurat też moje imieniny i ruszam w mały trip, żeby z tej okazji poszukać inspiracji. Lecę do Manchesteru, gdzie teraz pod względem piwa dużo się dzieje. Jest jeden browar, którego piwa lubię szczególnie i chcę się ich napić na miejscu, popróbować zwiedzić browar i zobaczyć, jak powstają. Manchester przywitał wyjątkowo dobrą pogodę jak na Anglię. Teraz pora szukać dobrego piwa. Manchester to postindustrialne, robotnicze miasto. Trochę przypomina naszą Łódź. Pełno tutaj infrastruktury poprzemysłowej, która obecnie stanowi świetną bazę stosunkowo tanich przestrzeni, w których powstają projekty piwne. I dzisiaj odwiedzimy Cloudwater. Hello Polish Hopheads, I'm Ben from Cloudwater, please come to Manchester and drink all of our beers. Thank you very much. Mój manchesterski trip dobiega już końca, to był bardzo intensywny czas. Plan udało się zrealizować aż z nawiązką, myślę. Dużo dobrego piwa wypitego w browarze i w barze Cloudwatera. No, pora wsiadać do samolotu. A wy dajcie znać w komentarzach, dokąd wy jeździcie ze swoimi ulubionymi piwami, jakie są wasze ulubione piwa, po które jesteście w stanie podróżować. Do zobaczenia. Bądźcie spragnieni.